Cześć, Luxorat, a to jest filmik, w którym prezentuję Wam moją walizkę na zawody. Dokładniej będę się dopiero pakował do tej walizki. Pokażę Wam mniej więcej, co biorę do niej, bo jutro są zawody, jak wiecie, w Dąbrowie Górniczej. I to będzie chyba mój pierwszy film na kanale, który nagram i od razu wrzucę tego samego dnia. Będzie tutaj też trochę kilka rzeczy na sprzedaż, to Wam pokażę właśnie przy okazji, co na sprzedaż, co możecie u mnie kupować. Jeszcze powiem, co dokładnie biorę, bo akurat do Dąbrowy biorę bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy. I dobra, więc jak widzicie od razu, co Wam się rzuca w oczy, to mam tutaj w walizce taki blok A3, papier, kartka A3. I tutaj pod spodem już jest normalne dno walizki. Po co mi to jest? Tutaj często wkładam jakieś scenariusze do filmów. Właśnie teraz mi będę miał przywiezione jeszcze tam od rodziców z pracy, mi wydrukowali takie, co podesłałem i sobie wsadzę. Trzy filmy dla Was nagram, takie instruktażowe, tak, mniej więcej coś w stylu pierwsze zawody i tak dalej. Z każdej strony zawodnika, mieszacza i sędziego, co należy do obowiązków takich na zawodach. No i tutaj na przykład, o, mogę od razu sobie włożyć kartkę, gdzie mam napisane, tutaj jest zamówienie, to od Hipopotama, to później ujrzycie unboxing. Od niego, okej. Dla kogo jest dany breloczek? Czy ja go tutaj mam, testowy taki breloczek? Tak, jest. 13 breloczków takich mam zabrać, co dostałem, a to zobaczycie w unboxingu. Już po zawodach wrzucę go. Takich breloczków mam zabrać właśnie 13 dla różnych osób. Tam mam wszystkie osoby wypisane. No i dobra, zacznijmy po kolei. Trójka, Hualong do blinda, bardzo dobra. Często ją biorę na zawody, jako kostka rozgrzewkowa też. A, i ogólnie tutaj, może najpierw się zacznę. Okej, okay. A tam z tyłu możecie zobaczyć roll-upa, który biorę dla magicznych. To jest od magicznej kostki, tam roll-up. Później powiem jeszcze o tym, co biorę dla innych osób, dla innych jakichś firm. Tutaj mam markery do wypisywania tam cen na kostki i na przykład do dodawania podpisów dla niektórych ludzi. Nie lubię akurat słowa autograf, tylko podpis. I serdecznie pozdrawiam grupę 8 czy 9 chłopców, którzy podeszli do mnie w Warszawie, tak? Aby mi się podpisał w notesie. No, naprawdę fajna sprawa tam była. Długo sobie tam pogadaliśmy, dawałem podpisy. I tutaj co? W ogóle zawsze w walizce znajdują mi się kluczyki do zamknięcia jej. Nigdy ich nie używam, ale zawsze się w niej znajdują. I dobra, tutaj zawsze mam... No, jak widzicie, tutaj... zaraz to jeszcze włożę. Okej, tak mi strasznie niewygodnie przez ten statyw. Mam zawsze śrubokręty potrzebne mi, markery, tak? Jeszcze coś tutaj włożę, a pewnie biosilk, smar. Kurde, tutaj mam zaraz. Okej, tutaj mam dwa nowe. Jeszcze tam jeden rozpakowany, to sobie wrzucę. Jeden jak mi by się skończył, bo jeden już mi się prawie właśnie ten kończy. Drugi dla poratowania kogoś, jakby nie miał, a chciał sobie od razu kupić. A, i tam widzicie pewnie nóżkę od softboxa. To za to przepraszam Was. I dobra, dalej mamy akumulatory do GoPro, jeszcze jeden jest w kamerze. Chyba wszystkie muszę poładować, jeszcze nie naładowałem. Ale obiecywałem Wam, że nagram taki filmik i cały czas go wyczekiwałem, żeby móc go nagrać, żeby było w domu ogólnie pusto, bo bardzo mam tutaj dobry mikrofon w kamerze i tak dalej. Okej, dalej, co mamy? Okej, to zacznijmy może. Dwójka. Teraz. To już chyba można nadudać. Tam mam takie rzeczy najczęściej schowane. Okej. Mam. Nie. Źle. Okej. Dobra. Dwójka. To będzie raczej moja główna. Nie wiem, zobaczę. Bo tutaj sobie pozmieniałem ze swojej głównej, która była już w sumie dość koszmarna, narożniki. Zmieniłem z nową jakby dwójką tam. Ogólnie kilka modyfikacji porobiłem i teraz nawet nie wiem do końca, której kostki używać. O! Nawet jedną ręką nie wiem zrobić EG. No nic, dobra. Tutaj mamy kostkę Gearshift, to będzie raczej na sprzedaż, choć jeszcze się zastanawiam, czy to będę brał, więc odłożę to na bok. Clock. No, w jakiejś rewelacyjnym w kloku nie jestem, ale średnią sub 20 chciałbym zrobić. Chyba jeszcze nawet singla nie mam, tak mi nie poszło, ale trochę coś tam sobie może poukładam przed ułożeniami i coś wykręcimy. Dobra, dalej. Ogólnie tutaj jest naprawdę tego dużo,
Może nie mam wszystkich przy sobie kostek, bo na pewno nie mam szóstki, siódemki. Zaraz może jeszcze tam po niej skoczę do innego pokoju, to wam pokażę. Ale dobra, tutaj mam piątkę nową, a odczułam tylko bez pudełka właśnie. To jest do, na sprzedaż kostka. Tutaj moja stara piątka, a odczułam, na której zrobiłem 1,2994 singla, również na sprzedaż. Tutaj szóstka to jest, tak, nie. Tak, szóstka. A Oshi, oklejona Tanglong, mój main. Zmodowany, jak widać. Ścięte tutaj rogi. To sobie włóżmy. Ok, tutaj Aolong, to już jest sprzedana kostka. Dalej. Tutaj mamy Pyraminxa od Moju. Sobie włóżmy. To jest moja główna kostka. Tam Skube. Primary, to raczej nie jest już moja główna kostka, będzie to Keen, od kogoś sobie pewnie jeszcze pożyczę tam, bo dopiero na drugi dzień będę, choć chyba drugiego dnia jest Cube, na drugi dzień będę miał nowe kostki, bo wieczorem będę to dopiero unboxował, ale to zobaczycie w unboxingu, nie będę wam opisywał. Tu jest dwójka, tak, to jest ta dwójka, w której części sprzedaję, po prostu sprzedaję na części i to jest bardzo możliwe moja główna dwójka. Tak, na tej jednak będę układał, na główny, jeszcze pewnie jakieś sobie... O, tutaj kolejna dwójka, to jest wygrana dla Janka. To jest Mofangę, na której zdobyłem mistrzostwo lubelszczyzny. Nie wiem, jeżeli mnie Tanglong wkurzy mocno, to będę układał na niej. Choć powoli wątpię, ale biorę. Dobra, dalej, Megaminx. No, widać, że nie ułożony. Znaczy Pyrka to akurat pomieszała mi się teraz ogólnie. Ile razy powiedziałem ogólnie. Megaminx... Nie ułożyłem go w domu od Polish National. A nie, zaraz, na Nationalsach nie układałem, bo było to wymieszane z FM-em. Czyli, że nie układałem od Płocka Megaminxa? Oj, nie, tam też nie było Megaminxa. Jeżeli w Warszawie był, jeżeli brałem udział, to w Warszawie układałem. Jeżeli nie, to w Kaliskach ostatnim razem. Możliwe, że układałem Megaminxa. Kostka do Oha, Linglong. Z naklejkami od piątki. Mofangę, Pyrka, a tu sprzedana również Jankowi. Tutaj mamy naklejki dla Michała Żywuskiego do FM-a. No bo chciałem się pozbyć czarnych naklejek i Michał je ode mnie kupił. Timer, maty nie biorę. Uznałem, że bez sensu brać maty, bo resztę mogę i tak na telefonie układać, bo na telefonie są scramble w końcu. A to tylko dwójkę mogę na timerze układać, to mi mata tam nie jest potrzebna, bo dwójki tak prawie nie układam na zawodach, nie rozgrzewam się, bo biegam najczęściej z kamerą. Tutaj do przycierania kostek mam taką chusteczkę z unboxingu z System Bank, to z tego softboxa. Softboxy mi to razem przyszło, w sumie coś fajnego. I teraz skoczę po resztę kostek. I okej, wszystko przyniosłem, całą resztę, siódemka. A zaraz, ja tutaj szóstkę wpakowałem i siódemkę teraz sobie przyniosłem. Zapomniałem, że bigów nie ma na zawodach, ale jakby ktoś się pytał układ... O tak, super oklej na siódemka. Układam na GT i Yaoshi. Bez sensu. Dobra, tutaj mamy Gansa. Zmodowane i centry, i rogi. Jak widać, to na sprzedaż jakoś mnie podpracowała ta kostka, choć jest bardzo, bardzo dobra. Ale nie wiem dlaczego, tak źle mi się jakoś na niej układa. Dobra, dalej. A to może od razu mikrofon jakiś tam. To możemy sobie tam rzucić. Tutaj kolejny lecz. A i skończyła mi się jeszcze pamięć w kamerze. Nie wiem, czy mówiłem o tym mikrofonie, czy nie. Ten jest dość słaby. Tam brałem, czasami używałem, lecz taki średni i dużo miejsca zajmuje. Tamten najczęściej używam do nagrywania różnych rzeczy właśnie normalnie. Czyli jeden mikrofon pod biurko, drugi do siebie, bo mam takie dwa. Do siebie przypinam i trzeci to jest właśnie z kamery, żeby wszystko porównać. Albo jeżeli jest jakiś moment, gdzie nie można tak dobrze scalić dźwięku. Skube, tutaj jest Lanlan, bardzo mocno zmodowany. Kiedyś takiego Skube'a używałem. No jakby ktoś tam chciał kupić, to mu sprzedam, ale to naprawdę za jakieś 5 zł max. Można w sumie to wrzucić. Kubeczki, na których zrobiłem NR-a, kubeczków praktycznie w ogóle nie układam. W dodatku mam dwie pary takich kubeczków, jedne nie są potrzebne, to później tam do plecaka spakuję, potem jeszcze powiem co odnośnie plecaka i tak dalej. Więc to będzie długi film, bo dużo rzeczy biorę najczęściej na zawody. Tu jest Pyrka SS na sprzedaż.
Albo pożyczyć komuś. Moja pierwsza dwójka, Rubik. Również na sprzedaż, o ile ktoś kupi. Tu jest Juxin. Moja normalna piątka. Nie wiem dlaczego pudełko, ale może być. Na niej będę układał. W ogóle tutaj pewnie pakuję jakieś kostki, których nie ma na zawodach, ale potem będę się nad tym zastanawiał. Tu jest Dianshank Six Corners Only. Nie chciałem się tego układać, Rafał mi pomieszał. To się układa jak normalną trójkę, ale naprawdę mam bardzo mało czasu ostatnimi czasy. Tutaj zaraz znajdę jeszcze tam centra, to na sprzedaż 3 na 3 na 1 floppy cube. To sobie rzucimy. Tutaj kubeczki pokazywałem, jakiś kolejny marker w sumie może się gdzieś tam przydać. Jakieś woreczki, tak? O, właśnie najczęściej biorę sobie ten woreczek i na przykład ten albo od magicznych. Ze względu na to, że medale mogą mi się poobijać czy coś, to zawsze medale sobie w to wkładam. I dobra, to chyba tyle z tego, co tutaj do walizce miałem wam do zaprezentowania. Więc teraz odczepię kamerę i trochę przejdę. To tak, najczęściej na zawody biorę trzy rzeczy. Torbę, którą tam mam spakować. Nie wiem, czy to widać dobrze. Tam zazwyczaj jakoś cepiłkę biorę czy coś i normalnie ubrania i tak dalej. To was mało obchodzi. Statyw i walizkę. Lecz na te zawody biorę 6 aż rzeczy. Dobrze mówię? Albo nawet 7. Softbox oczywiście nie biorę. Rolapa dla magicznej. I jeszcze w bagażniku, już w samochodzie, tam sobie później jeszcze to przyłożę do Rafała samochodu. Mam całe pudło z timerami i displayami z ligi. No i całą siatkę kostek. I tam jeszcze są 3 tanglongi, które będę miał na sprzedaż. To wam mogę uprzedzić. 3 tanglongi, które będę miał na sprzedaż, plus właśnie dużo kostek od Juska. Będę sprzedawał Juska kostki. Natomiast sobie po prostu procent biorę od tej sprzedaży. I oczywiście jego naklejki, tak? Więc mam walizkę Juska z naklejkami i siatkę z kostkami. Tam są jeszcze 3 moje kostki. Wszystkie takie bardzo dobre kostki będę sprzedawał i mam wiele tam naklejek na sprzedaż. I co? I właśnie to pudło dla magicznych, tutaj roll-up jeszcze dla nich. I tutaj cała moja walizka. Ogólnie jeszcze praktycznie się nie zacząłem pakować, tylko tam te rzeczy mam przygotowane w bagażniku. Ale walizkę, to co do plecaka, będę musiał jeszcze spakować. A, 3 rzeczy, to w sumie 4 rzeczy. Źle wam powiedziałem, bo statywu nigdy tam nie liczę. Statyw i jeszcze plecak, bo tutaj nie chcę wam za dużo pokazywać, ale tutaj najczęściej taki plecak o, biorę. Tutaj zazwyczaj wsadzam taki kijek od GoPro, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, taki GoPol to się chyba nazywa i ten GoPol mi służy do tego, żeby czasami stabilizować obraz albo też nagrywać samego siebie, coś w stylu, to się nazywa selfie stick, o tak. Coś w takim rodzaju, tylko że do GoPro. I chyba tyle. I tam najczęściej biorę jakieś picie. Tym, o, tutaj wam mogę zdradzić, tylko zaraz. Okej. Zazwyczaj biorę czekolady sobie 2. Jeżeli są 2 moje ważne konkurencje, to w różnych dniach. Pierwszego dnia sobie zjadam najczęściej czekolady i drugiego. Czekolada coś tam podobno wpływa na mózg, że lepiej coś tam się myśli. Nie, tutaj możecie mnie jak najbardziej poprawiać. Nie wiem dokładnie o co tam chodzi, ale najczęściej sobie zjem taką z połowę tabliczki czekolady przed dwójką, zwłaszcza przed finałem. Przed oczywiście wcześniejszymi konkurencjami też, ale przed finałem najczęściej zjem sobie dużo tej czekolady, żeby mi się lepiej układało. Nie wiem, jakoś zawsze mam i na pyrkę oczywiście, na drugiego dnia mam czekolady przygotowane. Tam zawsze picie mam. Teraz chyba sobie kupiłem jakieś tam tymbarki, czy jakieś inne iced tea, byle nie gazowane, bo potem może brzuch boleć czy coś i wtedy będzie się źle układało. I to chyba tyle, co miałem wam tu do powiedzenia. Tak, takie małe porady też wam daję, żebyście sobie zjedli coś przed waszymi konkurencjami czekoladowego. Najlepiej samą czekoladę mleczną, bez żadnych innych dodatków, tak mleczna i mleczna. I coś niegazowanego sobie pijcie najlepiej na zawodach. Józek, z tego co wiem, też zawsze jak z nim jeżdżę, to ma iced tea, na przykład też nie pije napojów gazowanych. Pamiętam właśnie w Płocku były Pepsi, to wziąłem łyka i sobie później przypomniałem, że będzie mnie brzuch bolał. No nic, dobra, ja tam się rozgadałem teraz. To chyba wszystko, co biorę na zawody do Dąbrowy Górniczej. Ogólnie takie najczęściej zestawy, co wam powiedziałem, biorę na zawody. I chyba nie będę już więcej razy nagrywał takiej walizki. To wam pokazałem, co mam tutaj do wzięcia.
Możecie kupować ode mnie kostki, śmiało podchodzić, oczywiście też po podpisy i tak dalej. No, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć, nara, ksora.